A policja, jakie masz z nimi układy? No, z policją nie mam problemu. No, policja mnie zna. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Jurek, masz 54 lata i od 20 lat jesteś bezdomny. Mieszkałeś tutaj w ruinach, gdzie był tartak, w których teraz realizujemy ten materiał. A teraz mieszkasz po prostu nad rzeczką, tak? Powiedz mi proszę, jak sobie radzisz na co dzień ze swoją bezdomnością? Każdy mi niekiedy dzwoni na telefon, zawsze idę tam popracować trochę. Nie? No. Masz niewielki... Zawsze mi ktoś pomoże, jeszcze jakieś zakupy kupimy, nie? To... Masz niewielki zasiłek, ponad 300 zł. No. 317 zł. To nie jest zbyt wiele. To jest bardzo mało. No, a tu robię po 10 godzin, to mam 90 zł. Nie? Jakoś trzeba sobie radzić. No tak. Jurek, pracowałeś wcześniej w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. Potem wspomniałeś o tym, że troszeczkę zwiedziłeś świata. Gdzie byłeś? To? Pół Polski, kurwa, zwiedziłem. I czym się zajmowałeś? Karuzelą jeździłem. Wesołym miasteczkiem. Czyli obsługa karuzel, tak? Tak. Wesołych miasteczek. Tak. 17 lat jeździłem. I co się stało, że wróciłeś do Kędzierzyna i nie robisz tego dalej? Bo ten facet, który zmarł, a syn wszystkie karuzele sprzedał. Aha, czyli właściciel zmarł i syn pozbył się tego całego majątku, tak? Tak. Czy jak wróciłeś do Kędzierzyna, miałeś do czego wracać w ogóle? Nie miałem gdzie. Nie miałeś mieszkania, nie miałeś rodziny? Matka zmarła, ojciec zmarł. Brat mieszkanie przewalił. Później też zmarł, bo się zapił. I zostałeś sam. I zostałem sam. Musiałem sobie później poradzić sam. Zbierasz złom. No. Chodzisz od wiaty do wiaty i starasz się jakoś przeżyć. Tak. No ale... Teraz wszystko poszło w górę, tak? Żywność. Tak. No to te pieniądze, które jesteś w stanie dostać z MOPS-u i te pieniądze, które jesteś w stanie zebrać ze złomu, to nie jest zbyt wiele. Oni niekiedy więcej zarobią na złomie, bo... Jak z tego zasiłku, tak? Tak. Wspomniałeś również, że chodzisz po dary do kościoła tutaj na Pogorzelec. Tak. Czy jeszcze w jakieś inne miejsce? I na Blachownię. Po dary. A, czyli tam. Czy utrzymujesz kontakt z innymi bezdomnymi, którzy tutaj są tak. Na terenie miasta? Tak, utrzymuję. A czy z tymi chłopakami, którzy mieszkali obok Kauflandu, gdzie się wydarzyła ta tragedia z Adamem? No. Co został bezdomny zabity, pamiętasz to? No to wiem, zabili mi kolegę to. To był twój kolega, tak? Tak. Jurek, czy jesteś chory? Nie. Czy potrzebujesz jakiejś pomocy, na przykład terapeutycznej? Czy masz jakieś uzależnienia? Nie. Nie. Nie masz. Nie mam. Nie mam problemu z tym. Rozumiem. No to dobrze, bo większość bezdomnych, których spotykam, jednak jakiś problem ma i trudno im sobie z tym poradzić. Nie mam żadnego problemu. Czy przez te lata, bo od 20 lat jesteś bezdomny, ale czy możesz liczyć w przyszłości na jakąś emeryturę? Czy to jest na nie tyle... Mam,
mam lata przepracowane, mogę liczyć na emeryturę. Czyli masz, tak? Tak. Miałem ponad 40 lat przepracowane. Mhm. Ale jeszcze nie masz wieku emerytalnego i jeszcze ciebie to nie dotyczy. No. Muszę jeszcze 10 lat poczekać. Mhm. To, co zostałem u ciebie w tej chwili, to jest wózek dziecięcy. No. I to ubranie, które masz na sobie, to jest cały twój majątek? Nie, jeszcze mam ubrania. Jeszcze masz ubrania, tak? Mam jeszcze ubrania. I mam się gdzie wykąpać i gdzie się ogolić. Mam znajomą taką koleżankę, nie? I do niej chodzisz, tak? Tak. Widzę, że masz bardzo spracowane dłonie. Bo ciężko pracowałem. Mam spracowane dłonie. Mhm. A gdyby ktoś ci teraz zaproponował pracę, to jakiej mógłbyś się podjąć? Mogę do każdej jednej pracy. Bo mam zawód ogrodnik. Mhm. I szkołę murarską mam skończoną, nie? Murarzynka. Tak. No. Czyli mógłbyś pójść do pracy i normalnie zarabiać. Tak. I nic nie szkodzi, nie stoi na przeszkodzie, żebyś mógł się podjąć tej pracy. Nic nie szkodzi. Mhm. Czyli jakiś hotel robotniczy by też wchodził w rachubę, tak? Jeżeli ktoś by ci zapewnił. Teraz tutaj podanie napisałem do Azot. Do zakładów azotowych? No. Dawno? No. 24 idę do pracy. O! No. A na jakie stanowisko? To nie, tam nie jest stanowiska, tam trzeba wymieniać zabory i takie rzeczy, to i dobrze płacą. Mhm. 24 to już jest w przyszłym tygodniu. No. No to jest dobra wiadomość. No. I dobrze płacą. A co było warunkiem przyjęcia do pracy? Tam? Tak. Tam podanie, kumpel mi zadzwonił, nie? To nie poszedł z nim tam do pracy, nie? Bym mógł iść. Bo trzeba podanie tylko napisać to. I jest na 3 miesiące, nie? Praca. Mhm. I dobrze płacą. Bo w tamtym roku też tak samo byłem, nie? To za 3 miesiące to dostałem ponad 7 tysięcy. No to był dobry pieniądz. No. A tu nie będę robił za 9 zł gościowi. No tu 9 zł płaci na godzinę. Mhm. No. Czyli gdybyś miał możliwość stałej pracy tam w AZ-ach, to byś pewnie podjął tą pracę, tak? Tak. Jurek, życzę ci tego. Mam nadzieję, że, no, że ta praca otworzy ci nowe możliwości. No. Dziękuję za rozmowę. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you want.